dzisiaj zgromadziło. Chciałabym podzielić się z Państwem takimi własnymi przemyśleniami na temat Święta Odzyskania Niepodległości. My zwykle, myśląc o 11 listopada, odwołujemy się do wydarzeń z 1918 roku, kiedy to 11 listopada Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. I dla nas jakby najważniejszą postacią Święta Niepodległości jest właśnie marszałek Józef Piłsudski. Ale też warto pamiętać o tym, że to święto, jego święto narodowe, przed II wojną światową było obchodzone tylko dwa razy. W 1937 roku i w 1938. Wcześniej było to święto Wojska Polskiego, święto właśnie Piłsudskiego, święto Armii Polskiej. Natomiast obchodzimy je jako święto niepodległości w wolnej Polsce dopiero od 1989 roku. I ja myślę, że z tego tytułu właśnie jest to święto nie tylko tych, którzy wygrali pierwszą wojnę światową, nie tylko Polaków, którzy po ponad wieku niewoli odzyskali niepodległość. Jest to święto tych wszystkich Polaków, którzy kiedykolwiek i gdziekolwiek walczyli o wolność Polski. To jest święto tych, którzy walczyli w powstaniach wielkopolskich, w powstaniach śląskich, w powstaniu warszawskim, w czasie II wojny światowej, ale również tych, którzy w czasie PRL-u walczyli o wolną Polskę. I dzięki nim właśnie od 1989 roku możemy to święto uroczyście obchodzić. I tak jest też dzisiaj pomyślana nasza uroczystość, aby uczcić tych wszystkich, którzy o wolność walczyli. A wolność to nie jest tylko smutek i śmierć, to jest przede wszystkim życie. Bo ci, którzy zginęli walcząc o Polskę, nam podarowali radość i życie. I tak jest skomponowane dzisiejsze przedstawienie. Byśmy zobaczyli tą śmierć, dzięki której my możemy żyć, ale żebyśmy przede wszystkim uczcili życie, którym możemy się cieszyć.